Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Klintech, ich deironizer o neutralnym pH. No i to by się zgadzało do metalicznych zanieczyszczeń. I teraz tak, pozostaw do czasu zareagowania około 60 do 120 sekund. Produkt może pracować nawet 20 minut. Tak, siedzi długo, tu się zgodzę. Naprawdę siedzi długo. Tutaj nie ma tematu. Taki on jest, kurczę, ani gęsty, ani rzadki. Bardzo fajny, bardzo fajny. Zapach typowy, typowo jajeczny, czyli bajerancki. I teraz tak, co do samego produktu. Dostałem tutaj standardowo Canyona podróbę i radzi sobie z tym produktem. Rozprowadzanie rzeczywiście jest w miarę oszczędne. Jeżeli chodzi o wybieranie lotnej rdzy, bardzo dobre, świetne, naprawdę bardzo wysoki poziom. W porównaniu do RRC, kurczę, chyba troszeczkę lepiej ten RRC, tak jakby, znaczy mam takie wrażenie, że RRC, no to zawsze mówię, no jakbym go ruszył, to wiadomo, no, ale czy może inaczej, nie, jakbym go ruszył. Tutaj bardzo zbliżone i wskoczyłem później na Volvo, na felgi od strony wewnętrznej i powiem Ci, że też różnica była znikoma, tak naprawdę niby troszeczkę lepiej, ale to zależy też od zabrudzenia. No kurczę, i tutaj mam zgrzyt przy tym produkcie, czy RRC, czy Klintech. To bym się chyba sugerował ceną najbardziej lub zamiłowaniem do marki. A i kolejna rzecz na plus tego produktu to, że lepiej się nim pędzluje. To zdecydowanie, RRC przy tym leży, wiadomo, więc bardzo fajny deironizer, naprawdę bardzo fajny. A i na lakier też spoko, także tutaj jeżeli chodzi o deironika, całkiem przyjemny. Ceny nie znam, dostałem ten produkt, więc nie znam ceny, nawet nie patrzyłem ile kosztuje, więc nie wiem ile wychodzi za litr tego produktu, ile za pół litra. I tutaj jeżeli miałbym wybierać między RRC a tym produktem, to chyba bym się sugerował ceną, jeżeli chodzi o felgę. Jeżeli chodzi o uniwersalność, to chyba lepiej jednak Klintech. No dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!